Ze szpitalem to już nie jest moja pierwsza styczność, chociaż po wielu latach, bo w wieku 16 lat w czasie wakacji pracowałem w szpitalu jako goniec. Restrukturyzacja nie oznacza na tym etapie zwolnień, zamknięcia oddziałów, nieopiekowanie się pacjentami. Pan prezydent w swoim prawie miał taką możliwość zamknięcia całego szpitala bądź oddziałów. Chciałbym jeszcze raz tutaj podkreślić, jeżeli chodzi o personel biały, lekarski, pielęgniarski, jest to personel na najwyższym poziomie i nie zamierzamy tutaj się rozpatrywać kwestii redukcji tego personelu. Personel szpitala, rozumiem, panie dyrektorze, może spać spokojnie. Jak najbardziej spać może, a pracować jeszcze lepiej niż do tej pory. Pytam dlatego, ponieważ wiadomo, jest to duża instytucja, duży pracodawca w regionie, w mieście, ale nie tylko, również spoza miasta i właśnie to jest jedna z takich obaw wśród właśnie tych pracowników, która w tej chwili się, że tak powiem, wyzwala. Boją się o swoją pracę, ale też boją się o swoją płacę, a nie jest też tajemnicą, że od dosyć długiego czasu pielęgniarki w tym szpitalu twierdzą, że zarabiają za mało w stosunku do innego personelu lekarskiego. Pielęgniarek jest w ogóle za mało w tym szpitalu i będziemy starać się pozyskać dobre siły pielęgniarskie z uczelni i ze szkół w jak najszybszym czasie. Ja skwituję to pytanie w taki sposób, kto dobrze pracuje, o pracę niech się nie obawia. A jak powiedziałem, będzie ocena i wycena każdego stanowiska pracy i ocena każdego pracującego na nim. Personel ordynatorów, lekarzy, pielęgniarki, z którymi do tej pory rozmawiałem, naprawdę cieszy mnie, że z taką dumą mówią, że pracują w tym szpitalu i z takim zaangażowaniem pracują. Więc te osoby się nie mają co obawiać o pracę. Do tej pory była taka to dosyć pokrętna droga, tak zwane rolowanie długu. Dług, który rodził kolejny dług, ale jeszcze większy. Ponieważ były zaciągane nowe zobowiązania na wyższych warunkach, na wyższym oprocentowaniu, z którego były spłacane, przynajmniej była spłacana część starych, zadłużonych, przedawnionych zobowiązań. A więc z bankami i z wierzycielami rozmowy zaczniemy natychmiast. A żeby jako pierwsze i bardzo ważne zmniejszyć koszty finansowania. Pan dosyć chyba duże doświadczenie i pewne też sukcesy na swoim koncie związane właśnie z rozmowami, z związkami zawodowymi, prawda? Tak, tak. No, takim sukcesem bez wątpienia jest fakt, że udało mi się w ubiegłym roku w sierpniu zakończyć spór zbiorowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który trwał 4 lata. Mi udało się go zakończyć po 1,5 miesiąca, ale jest to efektem również tego, co ja również dzisiaj podkreślałem, komunikacja. Ludzi należy i pracowników należy słuchać, wsłuchiwać się w ich problemy, ale w ich propozycje. W tej chwili na podstawie umów z NFZ-em, jakie są zawarte, jak Państwo też na pewno wiecie, wykorzystanie szpitala i łóżek, oczywiście to zależy od oddziału, ale jest średnio na wysokości 70%. Szpital, tak jak hotel, jak jest pusty, to nie zarabia. Od przyszłego tygodnia zaczniemy rozmowy i negocjacje z NFZ-em, najpierw w Bydgoszczy, później z NFZ-em centralnym, ażeby najpierw dogadać się w sprawie zadłużeń czy w sprawie długów za nadwykonania, jakie NFZ ma za lata daleko wstecz, oraz renegocjować kontrakt na teraz i przyszły, ponieważ te 200 milionów, jak na tak bardzo wyspecjalizowany szpital i specjalistyczny, dysponujący tak doskonałą kadrą i tak doskonałymi urządzeniami, to jest za mało. Czy pacjentów też będzie pan słuchał? Bo to nie jest nigdy tak, że tylko tutaj jedna strona, dwie strony muszą współgrać, funkcjonować ze sobą. Jakaś inercja musi między nimi się wytworzyć. Pacjenci na pewno też mają swoje uwagi. Będą mogli je, nie wiem, zaprezentować nowemu zarządowi, jeżeli pozostanie pan nadal w jego składzie. Ale to mogą już w tej chwili. Natomiast, tak jak też powiedziałem, głównym fokusem, głównym naszym klientem, to znaczy jedynym, jest
jest pacjent i pacjent przychodzi do szpitala nie tylko, żeby się leczyć, ale żeby też się w nim dobrze czuć, bo to dobre samopoczucie to nieraz jest 80% sukcesu, więc pacjenci są dla nas najważniejsi, pacjentów będę też słuchał, wsłuchiwał się w ich propozycje, a każda propozycja zostanie wnikliwie przeanalizowana. Zajmiemy się raportami, które INIK i raport, który został sporządzony w marcu tego roku przez radnych i przez pracowników urzędu. No jest to raport, ja się wczoraj wieczorem z nim zapoznałem, no jest to raport szpitalowi nieprzychylny. To znaczy nieprzychylny pod względem prowadzenia tego szpitala, wydatkowania kosztów i zaciągania zobowiązań w ostatnich latach. Wstępne dokumenty i tutaj sam raport pokontrolny to na przykład kupowanie dużo drogiego, nie zawsze potrzebnego bądź powtarzalnego sprzętu. Jak ja już to porównam, niektóre urządzenia wysokospecjalistyczne w Grudziąckim Szpitalu są w 5-6 sztukach, w szpitalach porównywalnych 2 sztuki też wystarczają. A więc mówię, najpierw dokładny audyt, inwentaryzacja szpitala w całości globalnie, diagnoza i harmonogram poprawy sytuacji i wyjścia z tej trudnej, patowej sytuacji. Rozumiem, że jest pan przed rozmowami zarządu tutaj i pana, tutaj osób współdziałających z panem w ramach tej placówki. Czy odbyli już państwo takie spotkanie, czy jakieś pierwsze wnioski się wysunęły co do kierunków działania i sfer, jakie w pierwszej kolejności zostaną przez państwa objęte swoim, że tak powiem, no tą restrukturyzacją? Panie redaktorze, jestem od wczoraj, czyli 24 godziny. Takiego spotkania jeszcze nie było. Spotkania już były, ale tak jak powiedziałem, potrzebujemy z 2 miesiące, jeżeli się uda szybciej, to tym lepiej, na zdiagnozowanie choroby, która ten szpital nęka. Nie chcę tutaj pochopnych wniosków, propozycji, ocen, bo jest to zbyt poważna i zbyt ważna instytucja dla miasta i dla pacjentów przede wszystkim i dla pracowników, więc proszę o trochę czasu. Musimy troszeczkę poczekać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.